po meczu z Lechią Tomaszów Mazowieckich rozmawiamy z Kamilem Cupriakiem, strzelcem drugiej bramki już w tym zimowym okresie przygotowawczym. Jak się czujesz, Kamil, powiedz, pod względem fizycznym? Chyba dobrze, no bo pokazuje to skuteczność w polu karnym. No tak, czuję się bardzo dobrze, jestem głodny tej gry. 3 miesiące tak naprawdę trenowałem bez piłki i teraz gdzieś ten głód jest, żeby z tą piłką coś tam się poruszać tak na boisku, żeby mieć ją przy nodze i mam nadzieję, że będą tego efekty. No liczysz chyba, że to będzie taka twoja runda, bo wreszcie wszystko wskazuje na to, że będziesz mógł przepracować spokojnie ten okres przygotowawczy. No i wszyscy chcemy, żebyś zagrał całą rundę tutaj i się pokazał, no bo umiejętności masz, tylko trzeba teraz całej rundy, żeby się pokazał. No najbardziej to chyba ja bym chciał przegrać całą tą rundę bez żadnych urazów, bo ostatnim czasem naprawdę mnie jakoś tak trafiały mi się te kontuzje bardzo często i miejmy nadzieję, że dobrze przepracuję w całości ten okres przygotowawczy i będę mógł w lidze pokazać to, na co mnie stać. To Kamil, powiedz mi jeszcze fryzura. Na kim się wzorowałeś? Skąd ten pomysł? Nie wiem, jakiś czas temu już zapuszczałem włosy i tak po prostu obciąłem. Zobaczymy, może do ligi jeszcze się zmieni, nie wiem, zobaczymy. Na razie bramki padają cały czas. Na razie idzie, to nie ma co zmieniać. Więc nie ma co zmieniać, dobra, dzięki.